Szóste Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Blisko 300 młodych sportowców z 27 krajów. Wielkie sportowe emocje i wielkie piłkarskie święto. Wiemy, skąd dzieciaki pochodzą, ale najważniejsze jest to, że piłka nożna zawsze łączy. Piłka nożna uczy też życia, uczy rywalizacji, uczy pokory. Mimo tego trudnego początku ich życia na pewno jest to jakaś tam odskocznia i zobaczenia po prostu, jak mniej więcej wygląda dorosła piłka. Dla nich to jest sygnał, to jest impuls, że ktoś, że komuś na nich zależy, że są ludzie, są organizacje, którzy chcą im pomóc. Mam nadzieję, że tutaj może nie jeden talent wyłowi się. Wierzyliśmy o złoto, ale w następnym roku postaramy się bardziej. Czyli już z wami mówimy, że walczymy o najwyższe cele. Ludzie się śmiali, że już jedni tak mówili, ale na szczęście udało się pokazać tym niedowiarkom, że potrafimy i zdobywamy bardzo dobry wynik na arenie światowej. Mundial reprezentacji Polski nie poszedł, ale chłopaki z domu dziecka, Polacy obronili trzecie miejsce i całkiem nieźle się zaprezentowali. Fajne jest to, właśnie można tutaj zobaczyć, jaki to jest ogień w oczach, jak widać, że chłopaki spełniają swoje marzenia i to jest fantastyczne, to jest piękne. The tournament is very special for the younger. To wyjątkowy turniej. Mamy tu dzieci, którym trudno w życiu, ale w piłce chodzi też o solidarność. Poziom z roku na rok Mistrzostw Świata, jak tutaj mówią wszyscy komentatorzy, jest coraz wyższy. Organizacja coraz lepsza, więc z niecierpliwością czekamy na następny mundial.